Dzień, dobry wieczór. Jestem ponownie Starki, no i widzimy się kolejny raz w grze Backpack Hero. I dziś weszła polska wersja. Jak widzicie, piękna czcionka, pięknie działa. Tylko E, czy to E jest trochę dziwne? Chociaż chyba E, ale mniejsze. Poza takim malutkim problemem, jak widzicie, wszystko dosyć ładne, chociaż jedna rzecz, która jest trochę wyskakująca, to czcionka. Zobaczcie tutaj, jaka jest. Przechodzimy na polską. Ponownie. Jest zdecydowanie mniejsza. No, ale tak, jest, wiecie, wyszło to dzisiaj, więc jeszcze może się poprawi. A póki co kontynuujemy naszą rozgrywkę. Tak. Jak zdecydowanie z E mają problemy. Ale no. Proszę bardzo, co jest? Okej, to już jest naprawdę poważny błąd. Wygląda na to, że z jakiegoś powodu gra zmieniła nas z powrotem na tą myszę. A to oznacza w takim momencie, że... nazywa. Oznacza to mniej więcej tyle, że niestety przegramy tutaj. Bo mysza nie może korzystać z tych wszystkich rzeczy. No. A broni nie mamy. Niemniej jednak pójdę do końca, żeby tylko, wiecie, sprawdzić, jak to będzie. Szybko będziecie mogli zobaczyć teraz dobre tłumaczenie imion, ile są przetłumaczone. A póki co tak, z czym my tu walczymy? Z kusznikiem po prostu. Który jest zającem, okej, czyli ty coś się potwierdziło, to i pancernik, okej. Dobra. No ale mniejsza. O, podrap organizujmy. Dużo o tym tu nie zrobimy. Jedno co to mogę próbować po prostu. Tak, tak. No dosłownie mniej więcej mnie nie stać. Jeśli chodzi o energię czy cokolwiek innego, więc tak. Szybko tu niestety padniemy. Ale jak trzeba, to trzeba. Po prostu wiecie, nie chciałem, żebyście mi marudzili. A może uciekam od tego czy coś. Więc z tego też powodu jesteśmy tu teraz. Chociaż to jest pewne, że zginiemy. Chciałbym, żebyście po prostu to zobaczyli. Bez żadnych potem pretensji, że a może udałoby się wygrać czy coś. No i tak jestem z siebie, nie będę ukrywał, dumny, bo udało się pokonać tam właśnie tych gości. I teraz zobaczmy jeszcze przy okazji nazwy przedmiotów. A więc tak, maska Watera to oczywiste złoto. Sztylet, kolczasty hełm, bandaże. Pikantny imbir, niestety jeszcze trochę się tutaj nie dopasowują opisy, ale tak. Pierścień szczęścia. Nadal nie wiem jak działa, rękawice, a noży. I mały klucz, okej. Teraz w takim wypadku powrót do menu. I tak, jak obiecałem, będziemy dzisiaj ponownie grać. W sumie jak obiecałem wcześniej. Będziemy grać znowu tą żabą, czyli w tym przypadku to jest Tote, czym Toti. I przy okazji jest tutaj zapowiedź już następnej postaci. CR8, czym Create. Tak chyba to chodzi, że Create po prostu. Fajny pomysł na nazwę. Ale tak, póki co... No... Jak widzicie, jeszcze go nie ma. Więc póki co wracam do Tot. Czym Tot, Tote, mniejsza. Ewentualnie do Pers, ale raczej do niej, bo... I jeszcze tak nie sprawdziliśmy. Więc tak, jesteśmy ponownie i... Zmieniło się wyposażenie. Okej, to już jest ciekawe, tego ostatnio nie było. Za każdą odrzuconą rzeźbę... 5 obrażeń, za każdą odrzuconą rzeźbę plus 3. Nie do końca za odrzuconą rzeźbę, bo to są rzeźby. No, odrzucona to może to, że po prostu jak się zagra, nie wiem. Ale okej, ciekawe, i teraz co my tu mamy? Bo to oczywiście Mafiu. Fajnie, chociaż trochę ciężko niektóre rzeczy odczytać nadal. Jak 2 nadzwyczajne, 10 max HP, łucznik czy rzadki przedmiot. A powiedzmy, że wezmę rzadki przedmiot. Bo może coś tu być fajnego i... Kolczasta łuszka. Przyciągające tarcze dostępu z jedną kolce. Przyciągające bądź czemu z jedną obrażeń.
musiałbym to jakoś tutaj postawić. I w ogóle są też nowe rzeźby, tak na start, chyba że te rzeźby, które mamy, się po prostu losują. Patrz, nie mamy żadnych mieczy, a zamiast tego mamy takie rzeczy. Fajne, fajne. Ale wezmę tak tą łuskę na później, no i ruszamy na przygodę. Do krypty czy do Doliny Cierni. Ostatnio byliśmy w krypcie, to teraz chodźmy tutaj. Nie wiem, czy będzie to mądre rozwiązanie, ale tak. I muszę przyznać... Przyznaję... Tłumaczenie nie jest najgorsze. A co znowu? Odrzucone rzeźby, a tutaj poświęcone rzeźby. A to jest przecież, że coś jeszcze mamy, okej! Okay. Fajnie to usprawnili. W tym bloku plus 4 zamknąć po prostu miejsce w tej. Czyli co? Tarczy się używa w inny sposób. A, nie przemyślałem tego trochę. Więc już otrzymujemy obrażenia. Ale tak. Piękne, piękne. Piękne to, po prostu te obrażenia. I tak, oczywiście dorzucamy to. Jak mógłbym tutaj, czy to mi obroni całkowicie? A, tak, obroni. Czyli tu trzeba będzie rzucać. Dobra, to już mamy kolejny element. I teraz, ile to zdaje? 25. Trudno, że nie wykończymy gluta, ale jak widać, to jest ciekawy pomysł na nagranie. I no niestety wszystko wróciło, więc teraz z tego co widzę to po prostu... A niestety obrażenia się resetują, więc tak, żeby korzystać dobrze z tego czegoś, warto będzie gromadzić dużo rzeźb. Okej, w takim wypadku już to jest jasne, jak się tym powinno grać. Fajnie w sumie, że ma to swoje wyposażenie teraz, a nie powtórkę tego co miała Pers. Zdecydowanie na plus. Będzie można fajnie teraz właśnie z tym grać. I tak, 21. Wygrałeś, zdobywałeś poziom. Okej. W takim wypadku powinniśmy się głównie skupić na tym. Gdyż właśnie na tym będą polegać tarcze. To będzie naszym głównym źródłem bloków. I jeszcze dwa miejsca, to może bym zrobił tak, na wypadek gdybyśmy potem dostali sztyleta tego drewnianego. Póki co tak, mamy tą buławę. Teraz w sumie normalna, nic szczególnego. I teraz co by tu jeszcze było zacząć? To zostawiamy na razie, nie mamy sztyletu, to można to zapchać. A takie jeszcze jak ta róża, czy właśnie pierścień z serca. Sercem? Tak, sercem. Mogą się przydać. I tak. Trochę się uleczyć zdecydowanie warto. I dobra. Nam koniec, nie, nauk. Gro. Okej, dobra. No to idziemy. Mamy tu handlarza, który sprzedaje rzeźby. No, dobra. Dobra. To jest super. Jak będziemy stać, to może wezmę. To jest ciekawe, ale nie wiem, czy bym to chciał. To zdecydowanie i szlecik. Dobra, trzymamy szlecik. To będzie mój główny cel, oczywiście drugim celem będzie zaostrzona gałąź. W sumie może główny cel powinna być gałąź, a dodatkowy szlecik. Nie wiem. Ale okej. Okay. Mamy tutaj kraba. W każdej turze dodaję 6 bloków. Więc tak, na początek ryba, żeby było jasne, hełm. To jest tak, tarcza, żeby na pewno nie dostać obrażeń. No i powoli ulepszamy. Okej, okay, dobra, czyli te błyszczące rzeczy wydałem tylko na tą konkretną turę. Tak,
tak. O, tak. Zadaję to 15. Idealnie wykończyliśmy tego dzieła. Mamy blokadę. I muszę przyznać, że teraz jak tak zmienili parę tych rzeczy, to... Myślę, tak przyjemnie się tym gra. To muszę przyznać szczerze, naprawdę przyjemna postać. Nie, że wtedy nie była przyjemna, ale... No. Po prostu teraz jakoś tak czuć tą płynność lepiej. Okej, okay, ulepszamy buławę. To... Tak. Tak. I wygrana znowu. Kolejny poziom. A oznacza to mniej więcej to, żeby po prostu ewentualny sztylet miał najwięcej miejsca, jak się tylko da. I tak, jeszcze dwa miejsca, to mógłbym zrobić jeszcze. No jakbym jeszcze mógł zrobić? Można być tak. Będę miał gdzie przerzucić to wszystko. Nie wadziło? O, mana stone. Niepotrzebny za bardzo. Miksura kwasu? Wezmę, czym by nie. Od razu tego użyjemy, ale no. Jeszcze nie mamy wystarczająco dużo funduszy, więc pas. I skrzynia skarbów z rzeźbą. Najlepsze, co mogliśmy trafić. Naprawdę brakuje mi słów na takie amstwa. Zawsze kiedy jest skrzynia skarbów jakaś fajna, to musi być krab. Gdyby to jeszcze było, wiecie, na skrzyniach normalnych, to bym tak się nie wkurzył, ale na skrzyniach z rzeźbami, no to już jest trochę sporo. Ale okej, okay, my to wygraliśmy. I oczyszczająca różdżka. Ciekawe, ciekawe. I tak. I mamy jeszcze sztyleta. Ta zacznę chyba od gałęzi, więc na razie tak możemy kupić. Czy kupić, ustawić? Tak lepiej. Dobra, kończymy wybieranie. I idziemy szybko po gałąź, żeby ewentualnie nią wzmacniać sobie raz jakiś czas. W sumie zawsze, jak tylko będzie okazja, tą maczugę. Okej, okay, od razu lepiej. I tak, jeśli chodzi o resztę, spróbuję też może, ale... No, nie obiecuję, że to się uda. A teraz mamy dużo uzdrowicieli, ale nie mam pieniędzy, więc chodźmy na kolejną walkę. No okej, okay. Zobaczmy, jak to wyjdzie. I tak, start mamy... Także fatalny. Głównie dlatego, że tak... Jak to się nazywa? O, mamy... Okay. Nie rozumiem, ale tak, wracając, mam te buty i inne rzeczy. Nie, dobra, jednak sobie poradzimy. To ty przepadnie. Niestety przepadnie, no ale musiałem się wybronić przeciwko krabom. A i znowu. No ale okej, przynajmniej się już jednego pozbędę. A drugiego nie ma co się bać. Też go pokonamy. I raz. I pokonany. Po sprawie. Super. Po co tu mamy? Doniczka. Zostanie użyta rzeźba. Ten przedmiot jest wyłączony do końca tej walki. Podczas użycia usuń wszystkie trzymane rzeźby i dobierz się. A, okej. Okay. Ciekawe, ale chyba spasuje. Pusty kufel zdecydowanie wezmę. Bo czemu by nie? I to w sumie tyle? Tak, w sumie to tyle. Chociaż nie, ale jeszcze rybę mogę wziąć. Bo czemu by nie? Many nadal nie chcę brać, bo nie ma po co w sumie. I teraz tak, co my tu mamy? Rzemieślnik. Borsuk z tej przykowadle. I ramiona są silne i odporne od lat spędzonych w lochu. Kiwa na ciebie głową. Wykuwam, mówi. Borsuki nie lubią słów. Ulepszenie?
Ona pyta. Dodaj 5 obrażeń. Oczywiście, że do tego, bo to jest nasza wspaniała broń. Mhm, tak. Jak widzicie, piękne opisy. No i teraz to będzie brać po prostu potężne obrażenie. Ale już nie rozumiem, o co chodzi. Błyszcząca rzeźba, dwa razy błyszcząca rzeźba, plus 2. A, okej. I ile mamy w swoją drogą? 4. Czyli jest to za mało, żeby móc skupić tyletan, niestety. A z drugiej strony, czy u zdrowicielka można coś dać? Nie. Niestety. O, i widziałem, że nie wszystko jest jeszcze przetłumaczone. No ale nie ma co się dziwić, wiecie, jak mówiłem, to teraz jest dopiero dodane tłumaczenie, świeżo. Albo dzisiaj, albo wczoraj. Nie wiem, które bardziej. Ale tak, i co my tu mamy? Skrzynia pełna skarbów. I nawet to nie był ten, jak to się nazywa? Krab, więc wezmę, czemu by nie. I czy tutaj to jest przydatne? Nie powiedziałbym, żeby było aż takie dobre, więc pas. No i na kolejną walkę. 4 kraby i ten piżmak zbójnik. Dobra, nie będzie to łatwa walka. Bo otrzymujemy obrażenia. Ale mogę użyć też tego wszystkiego, żeby na pewno przeżyć lepiej. Okej. Okej. 8. To już bije 19, więc szkoda byłoby zmarnować. A zbytnie, że nie można przynosić. Mamy. Dobra, ponad 10, więc można tak łatwo zrobić. I to zadaje 6. Za mało, żeby pokonać. No ale cóż. Jak trzeba, to trzeba. Teraz tak, tarcza. Nie możemy tego odpuścić. Tak, on pokonany. Tego nie ma co używać, póki co, koniec. Ale teraz mogę pięknie. A, nie mogę pięknie. Oczywiście. Chociaż. Ile to bije? 10. Teraz jak tego użyję, nadal 10. Dobra, czyli wniosek jest następujący. Rzeczywiście muszą być to takie. Jak to się nazywa, rzeźby, które można odzyskać później. Nie może być to taka usuwana totalnie do końca bitwy. Nie, żeby wiecie, to był jakiś wielki problem. Zdobyłeś poziom, wybierz 0 miejsca. Okej, coś się tu pozmieniało, jest tak ostro. Ale mniejsza. A napitek oczywiście, że biorę. Pierścień szczęścia. Nadal nie wiem, jak działa, ale wezmę. Nie wiem, jak do końca to ma działać, ale niech będzie. Lecimy, wezmę sobie. I w sumie to tyle. Lecimy dalej. Pierwsze co to handlarz, rzeźb i jący puklerz. Od nieznane za 12. Drogie tarcze. No pola dalej otrzymujemy po 10 bloków w tej walce. Ciekawe, ale ciężko to użyć. Przewodnik przetrwania usuwa 3 ze wszystkich efektów status na wrogu za każdy kryształ w tym rzędzie. Okej. Wyliany puklerz to akurat znamy, fajne, ale nie trzeba chyba. Może bym to kupił tarczkę ewentualnie, ale nie ma aż takich rzeczy. Więc nie jest aż tak źle i... Ryba. Jedyne co z tego wszystkiego chcę. No i kolejna walka, tym razem z królikiem. Jej. Łatwo będzie wygrać akurat. Nie musimy się nawet niczym przejmować. Będzie to szybkie starcie. Okej, to wniosek następujący. Trzeba ostrożniej co szykować. To jest jedno z tych, co nie można ich położyć na czymś. Tutaj 3, nie. Nie ma co. Nawet użyję tego, rzucimy kuflem, no i wygrane. Teraz tak, przedmioty, doniczka nie, buty mamy. Zioło niepotrzebne, strzała niepotrzebna. Idziemy dalej. Po prostu idziemy dalej. I... Znak zapytania.
Ja jeśli trzymam jakiś żółw. Nawet nie wiedziałem, że jest takie wydarzenie. Strumień dymu przychodzi przez twój nos. Co to jest? Na bagnach wyszłasz wiele dziwnych rzeczy, ale rytualny dym żółwi ma niewątpliwy porządek. Pachnie słodko jak czekolada. Pachnie jakbym musiał też umyć muszle. Nasza magia to hazard, mówi do ciebie. Czy pozwolisz, aby los cię kierował? Zobaczmy, że tak, za 5 zł. Fortuna ci sprzyja. A u podstawy jej laski pojawia się legendarny przedmiot. Szczęśliwy, mówi. Ekramikon, przewodzący, podczas rzeczy nakłada 2 trucizny na wszystkich wrogów, nakłada 1 trucizny na ciebie. Daje 2 many do połączonych kryształów. Wezmę. Nie wiem, czy będę z tego korzystał, ale wezmę. Ewentualnie sprzedamy. Ale w ogóle znowu nie ma opisu do końca jeszcze tego polskiego. Ta księga jest oprawiona w futro. W świecie zwierząt jest całkiem przerażająca. Ale okej. Okay. To jest tak, królik albo tutaj kufian i nornik. Okej. Okay. A wyczuwasz, jak można sprzedawać? Nie, u niego nie można sprzedawać takich normalnych rzeczy, niestety. Dobra, no to idziemy tutaj. I tu jest nornik. A tutaj jest... myszoskoczek. Okej. Okay. Rufian to powinno być jakieś... bandyta, rozbójnik, coś tego typu. Niestety, nie przetłumaczyli tego. A póki co tak. To będzie za mało. Więc od razu zażeramy rybę. I dobra. Ktoś tu jest tchórzem? Nie. A to oznacza mniej więcej tyle, że nie musimy się aż tak obawiać. I teraz tak, zaczynamy od patyka, żeby wzmocnić broń. Tarcza. Znowu nie wytrzyma niestety. Ale tak, regeneracja z ryby nadal będzie wystarczająca za to, żebym przeżył. Więc tak. Hełm. To. I... tarczka. Okej. Okay. Jeszcze nie padnie. Ale. Najważniejsze, ale. Żadne minuty, tak. A póki co nadal jesteśmy w pełni sił. I teraz zdecydował się nie, więc możemy się go dobić. I go dobić. No w sumie go. Się go. Znaczy. Możemy się go pozbyć. Nie, się go dobić, ale mniejsze. Idziemy tutaj i. Nie mamy kraba. Super. Szczęśliwa rzeźba. Podczas użycia dodaję wielkie szczęście, też żeby zostaje poświęcona. Okej, okay, czyli jednorazowo dodanie jakiegoś wielkiego szczęścia. Okej. Okay. Żywica many. Dodaję 0 many do kryształów. Za każdy kryształ many w tym rzędzie 1 many. Ciekawe, czyli ona ma w sumie predyspozycję do dowolnego prawie, że mam styl gry. Zresztą ta strzała. Piętnący tasak. Potężne, fajne. Niestety nie mamy jak tego użyć, więc wezmę szczęśliwą rzeźbę. Nie jest może idealna do tego, jak to się nazywa. Jakie mi słów, no. Do naszej strategii, ale jak mam więcej niż jedną energię, czyli niestety nie teraz, to zawsze mogę rzucić sobie to wielkie szczęście. Czemu by nie w sumie? 17 bloku teraz będzie robił. Ja powiem, że nie. I wiem, że pewnie 2 takie byłyby lepszym wyborem, ale nadal chcę ulepszyć sobie tą broń. Snu. No i właśnie, jest idealna sytuacja, na którą czekałem. Mimo tego, że mam tyle bloków, to proszę. Pokonany. Okej, okay, i teraz tu mamy czapkę. Już w tej komnie otrzymuję jedno obrażeń. Okej. Nie jest to nic nadzwyczajnego, ale okej. Niech sobie będzie. A to jest tak. Jak chcę podwójnej trucizny, to nie ma sensu brać. Okej, koniec wybierania. Raczej niczego takiego wielkiego tutaj nie znajdziemy, co by się bardzo przydało. Nie rozumiem do końca tego stworzoną rzeźbę, ale wezmę. Wezmę na wszelki wielki.
No i kluczyków nie mamy, więc musimy iść w ten sposób. Dolina Cierni, finał, super. Handlarz, czy ma coś super przydatnego? Ma nożyk. Mam tutaj zawalone wszystko. Nie jestem przygotowany na nożyk, ale wezmę. Zawsze darmowe obrażenie. Teraz musiałbym to poprzestawiać, o, tylko nie wiem jak. Nie wiem jak to jest najgorsze. Potrzebuję tego, nie potrzebuję tego. Mogę usunąć tę rzeźbę za cenę, co? A, czyli... Ja się mogę pozbywać tych tutaj. Okej. Czyli teraz najgorszy wybór. Mamy noża. Więc przydałoby się usunąć jak najwięcej rzeczy z tego rzędu. Tylko wtedy... Tylko jeśli to zrobię, to będzie to kosztem tego, co się nazywa. Właśnie tarczy. Ale dobra, niech tak będzie. Zawsze jakieś tu będą obrażenia od tego nożyka. Jako, że jest darmowe, to nie będę się przejmować. A co możemy iść i co my tu mamy? Został zagrany z innymi przedmiotami, okej. Okay. Jeden blok za każdy kryształ many powyżej. Fajne, ale nie mam many. Więc ze wszystkich rzeczy, które tutaj widzę, albo trzeba będzie brać tarczkę, albo puszczącą rzeźbę. Dwie tarczki, trzy tarczki, a wezmę czwartą. Jak już nasze jedno źródło bloku. No i idziemy na bossa, którym jest Kogut Awanturnik. Patrzmy, nieobrażony kłada jeden szał na wroga. A, przepis, zobaczmy jak to działa. Nie wiem, czy to jest to takie... Jak to nazwać? To jest to dobieranie, czy jest to raczej kwestia tego całego... brakuje mi słów dzisiaj. Czy to po prostu kwestia tego, no... Że dodaje rzeźby, których nie mamy. Jeszcze naprawdę nie wiem, które bardziej. Ale tak... 42 obrażenia, z 2. No, to będzie proste. To będzie proste naprawdę i o ile te rzeźby się nie losują, to ta postać jest póki co aż za mocna. No bo tak prawdę mówiąc, to dobrze przygotowana talia i to wystarczy, żeby zrobić wszystko. Znowu nie mogę dodać miejsca. Nie wiem, czy to bug, czy tak powinno być. I teraz co my tu mamy za przedmioty? Wszystkie przedmioty użytkowe trzymają 200% leczenia. Dodaj 3 bandy połączonych kryształów. Wszystkie połączone broni trzymają 25% dodatkowych obrażeń. Okej. Zdecydowanie najlepsza opcja. Dobra. Teraz to jest potężniejsze. To będzie naprawdę ciekawe. Już na początku ma 12 obrażeń, a może mieć jeszcze więcej? A póki co tak, skrzynka. Czy skrzynka oferuje coś sensownego? Nope. Nie ma niczego sensownego, więc idziemy dalej. I w sumie można kontynuować, bo w sumie to dopiero 28 minut zajęło, więc tak, głębokie jaskinie. I... klep zwykły, nareszcie. Ale póki co mamy tutaj dwa niebieskie szlamy. Tak, 18 obrażeń. Niestety się nie wybronimy. Pełni. No, ale trudno się mówi. Dostajemy też klątwę jazdy. No i znowu odzyskamy klątwę trucizny, bo jakby inaczej. Ciężko będzie. Chciałbym tak na przemian ciągle truć i atakować. On tworzy trochę broni. A, to jest coś innego. Okej, no w takim wypadku. Tak,
takim wypadku za dużo zrobić nie mogę. Po prostu tak, no i ryba. Żeby jak najbardziej zneutralizować te negatywne skutki. Broni. Świecące broni, okej, dobra, czyli w sumie to było głupie. Wcześniej tego nie użyłem. No i minimalnie niestety przeżyję. Minimalnie przeżyję ten punkt głupi. Jak lądwa, kiedy skończysz to, to będzie zniszczone. Okej, czyli to po prostu zapycha miejsce. I dobra. Teraz trzeba użyć tylko wszystkiego. Jakkolwiek życia straciliśmy i walka była nie najłatwiejsza, to udało się przeżyć. To się uczy najbardziej. I teraz tak, czy mam tutaj coś naprawdę dobrego? Maska Łotra. Maska Łotra, po prostu najlepsze, co możemy mieć. A tutaj lustrzana tarcza. Nie, jest to wystarczająco dobre. Ale nie przejmujmy się tym. I tak, co tu masz, handlarzu? Nic szczególnego, więc sprzedajmy tego. Za dużo to też za mogę. W sumie za bardzo dużo mogę sprzedać. I coś jeszcze. Takiego byłoby w sumie, co byś chciał kupić. Nie sądzę. Chyba mamy wszystko już załatwione. Ewentualnie te pierścień szczęścia, bo nadal nie rozumiem, jak on działa, ale wydaje mi się, że może być przydatny jakkolwiek. Więc żegnaj, handlarzu. Idziemy na kolejną walkę z nietoperzem, to jest ten, który będzie się... Tak, to jest nietoperz, który będzie się leczył. Niestety. Tak, 24 na start, no to tego nie wyblokuję raczej. Więc powiedzmy, że zrobię tak. No i teraz 5 trucizny najgorzej. A tutaj... Ile tu zada? 9. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Tak, ulepszamy to, chociaż wiem, że nie ma to do końca sensu. Bo lepiej byłoby zaatakować. Ale tak, teraz już kończymy walkę. I tak, w ten sposób kosztem niewielkich obrażeń wygrywamy. Teraz... Ta pierwsza różyczka byłaby fajnym dodatkiem, gdybym miał ją umieścić. Ale nie za bardzo mam jak, więc bierzemy tylko rybę, którą zaraz skonsumujemy w celu tego, jak to się nazywa, uzdrowienia się. Co... Wezmę. No a póki co właśnie idziemy dalej, zobaczyć, co my tu mamy. Chata rzeźba. Jedno obrażenie. Przyjadające przedmioty są niszczone, do każdego ok, a nie najlepsze. A co się rzędzie otrzymuje kolce 3 w tej walce. Fajne, ale nie mam pancerz. Mam w sumie. Bo użycie tego nawet nie byłoby najgorsze. Ewentualnie dodatkowy nożyk. Na pewno wezmę to w takim wypadku. I nożyki też, czy mnie. Wiecie, to są po prostu bardzo dobrymi przedmiotami, więc możemy się cieszyć. I teraz tak, nożyk czy... Nożyk, zdecydowanie nożyk. Prawda, przydałoby się jeszcze plecak przeorganizować może. Ale tak... Gdybym miał jedno więcej miejsca, to byłoby wszystko super teraz. No nie za bardzo, ale zostawmy jak jest. I znowu te dwa biuty. Najgorzej. Zadaję 12. Mam 3 takie teraz, tak. To teraz łącznie daje 14. Okej. 18.
minimalnie chyba zabraknie. Tak, minimalnie. Niestety. Oznacza to mniej więcej tyle, że musimy uniknąć. Byleby nie zginąć. Ok, średnia klątwa, nie jest tak źle. I teraz tak. Żeby go pokonać, musimy użyć tury. Nie, nie musimy. Więc dobra. Teraz tak. Niestety za dużo tutaj nie dostanę bloku. Więc dostanę dwa obrażenia. Ale na szczęście to regeneruje. Mhm. Tak. Tak. 39. Czyli nie dojdziemy do tego, żeby tam jeszcze to użyć, ale nie trzeba. Po prostu pokonujemy ich w ten sposób. Jest dobrze. Tak, kaktus. Mhm. Spaghetti. Nie jest złe, nawet kwiatek. Nie. Te inne rzeczy też nie. Więc, no, wezmę spaghetti. Może się jeszcze przyda. I kolejny handlarz. Czy masz coś ciekawego? Serce z kamienia. O. Ciekawe, ciekawe. Ale fajnie byłoby to mieć, ale no nie mam. Mam dobrze rzecz naturę, nakłada osłabienie na siebie. No i w sumie rzeczy jedno osłabienie w tej walce. Czyli takie osłabiam siebie, żeby osłabić innych. Okej, to jest też super. Ale powiedzmy, że ciężko będzie mi to teraz przemyśleć. I w sumie podobno genialny pomysł to przestawić tutaj, jeśli można tarczkę i tak na to położyć, to czemu nie? Po prostu będzie mieć jedno więcej wrażeń na sztyletach. Na razie dla nic fajnego nie stać. Smuteczek. Ale dobra, idziemy dalej, zobaczymy czy coś tutaj będzie ciekawszego może? Jeszcze? Ta róża, tego nie znam. Okej. Okej, to jest super. Tak zbudować strategię podróża. Ale tak, daję 10 obrażeń, ten przedmiot jest zakotwiczony na dwa walk. Nie rozumiem. Zakotwiczony nie do końca jest dla mnie pewne, ale okej. Podczas rzeczy zdaję jedno obrażenie. Kiedy skończysz turę, daj 16 obrażeń w tej walce. Wow. Fajne, fajne. Zdecydowanie warto byłoby to brać, gdybym miał miejsce. Ale nie mam, więc tak. I teraz kusznik oraz czerwony szlam. To jest groźniejszy z tych dwóch? Nie mam pojęcia. Tak więc zacznijmy od tego. To tak uniknę jednego, drugim jeszcze zranię, więc spaghetti. Nożyk w sumie. Za 11, więc fajny wynik. I teraz tak, ja to zagrajmy tutaj. Tak, tak. I nie dostanę żadnych obrażeń. Super. Mogłem nawet spaghetti. Nie, spaghetti mi właśnie pomogły i to bardzo. I teraz dobra. 9 bloku. Bardzo dobra wartość. I takie i za 38. Zapomniałem, że ma unik. Czy to jest trochę kiepskie? Teraz możemy zrobić to. 39. Tak. Tak, tak. 42 i pokonany. Jakie to jest piękne i przyjemne. Tak, po prostu masakrowanie wrogów. No i cóż, nie mamy nadal kluczyka. Nie ma po co iść gdzieś tutaj. Idziemy w takim wypadku dalej. Nadal nie rozumiem teraz w takim wypadku jeszcze, czy te nasze problemy z dodawaniem nowych miejsc są normalne, czy w sumie coś zepsułem. Ale tak, mniejsze. Pójdźmy jeszcze na jedną walkę, zanim będziemy to kończyć. Dwóch kuszników oraz pancernik. A tutaj mógłbym powiedzieć, że będzie to walka naprawdę nie najłatwiejsza. Ale trzeba na pewno. Nie byłbym się pewien, może jakś się uda. Jestem jełopem, zapomniałem użyć maski. Więc po prostu użyję teraz. I tak. Chyba najpierw pozbędę się pancernika w sumie.
najłatwiej to będzie zrobić. Okej, tak, tak. I dodaję szczęście. Nie potrzebuję szczęścia na razie. Chociaż... no na pewno by mi pomogło, ale widzę, że przegram. No niestety. No niestety. Może jest to gina. Tak, gina. Wina strasznie wcześnie, z wczesnej pory. Może to wina jakiegoś rozkojarzenia z mojej strony, może czegoś innego. No ale tak też kończymy dzisiejszy przebieg. A ja dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało i jesteście równie zafascynowani tym, jak ta gra będzie się zmieniała, jak będzie wyglądać kolejna postać jak ja. No i tak. Widzimy się ponownie już za jakiś czas. Nie mogę wam obiecać, czy będzie to jeszcze raz z tą postacią, czy z Purse, czy już z Create'em, ale na pewno, lub jakiej, lub Backpack Hero jeszcze kiedyś powróci. No i więc trzymajcie się i hej, hej.